Dolnośląskie stawy parowskie, przepiękne i urocze, na których żeśmy się przystawali i bawili z piknikiem pod miejscowością Mołobok, z ogniskiem, śpiewem i prawie tańcem. O, proszę. Co niektórzy konkursami dla naszych najmłodszych uczestników, powróciliśmy w tej wesołej atmosferze, żeby tutaj świętować teraz 10. Noc Świętojańską. Wszyscy zdrowi? Wszyscy zdrowi, obiło się bez ran. Troszkę obić wśród najmłodszych uczestników, ferworze zabawy, ale to wszystko w porządku. Myślę, że humory dopisują i zapraszam na następny raz. Wystartowało 19 rowerzystów i powróciło 19 i jeden w planie. Nie wiemy nic o planach. Rozumiem. Ale bardzo byśmy chcieli. Czego Państwu serdecznie życzymy. Niechaj grupa ogólnopolska rajdowa w Starym Węglińcu się rozwija. Niechaj przybywa członków tej pięknej idei kwalifikowanej turystyki rowerowej. Przepiękny ruch, krążenie krewi, serduszko, mięśnie i jednym słowem znakomite zdrowie. Panie Krzysztofie, pan przyniósł tutaj szereg takich pięknych prezentów. Dla kogoś i za co? Tak, chcielibyśmy nagrodzić najbardziej, że tak powiem, aktywnych i zasłużonych uczestników tej wycieczki. A więc mamy dyplomy dla najstarszego, najmłodszego, najbardziej aktywnego uczestnika oraz dla ślimaka rajdowego, czyli osoba, która nam umilała życie, jadąc sobie z tyłu peletonu, zamykając i dbając o nasze bezpieczeństwo. A więc po kolei. Zacznijmy od najbardziej nobilitowanej, czyli najstarszy uczestnik wycieczki rowerowej. Dla pana Leszka Kędziory, jako najstarszego uczestnika rodzinnego rajdu rowerowego w ramach obchodu 10. Nocy Świętojańskiej. A publiczka bije brawo, proszę państwa. Mocne braweczka. Senior peletonu. To teraz z drugiej strony dla najmłodszej uczestniczki. Ale najmłodsza uczestniczka niestety bardzo stremowana, więc tutaj bratu wręczymy dla pani Moniki Gołek, ale proszę o brawa dla najmłodszej uczestniczki. Odbierze brat. Proszę. Następną taki drobny upominek dla pana Marcina Zawrotniak-Maleska jako najbardziej aktywnego, co zresztą widać po troszku, nie ma się co wstydzić. Aktywność była wielka i na trasie, i na miejscu ogniska. Zawsze pierwszy, zawsze głodny. No i nasza najmilsza nagroda dla naszego ślimaka w liczbie, w odmianie żeńskiej, ślimaczki, nie wiem, rajdowej, pani Agnieszki Zawrotniak-Malewskiej. Dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie. Chciałem także podziękować wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę, za bezpieczeństwo, za to, że w zorganizowanej grupie dotarliśmy i wróciliśmy. Dziękuję za uczestnictwo i zapraszam ponownie. Dziękujemy pięknie, panie Krzysztofie, dziękujemy państwu. Podziwiamy państwa wyczyn 17 kilometrów obrzeżami Borów, proszę państwa, dolnośląskich, ziemia węgliniecka.